Dzień dobry, witam was serdecznie tutaj w Trójeczkę. Spotykamy się, ponieważ chcę wam przekazać coś naprawdę bardzo ważnego, gdyż jak to oglądacie, to właśnie od tego dnia przez kolejne 7 dni rusza sprzedaż elitarnego dostępu do platformy, która nazywa się Neuroklub. Krzysztofie, czym jest Neuroklub? Jest niezwykle elitarny. Mocno stawiamy na integrację i na spotkania. Fajnie, że mogłem to powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że na przykład w ostatniej edycji było na przykład, co cieszyło się niezwykłą popularnością. I to ludzie najchętniej znaczali, że to była największa wartość tego ostatniej edycji, spotkania fizyczne, i tych spotkań będzie aż o 50% więcej. Czy to nie brzmi lepiej? Aż o 50% więcej. Ostatnio było 2, teraz jest 3. Czyli co 2 miesiące widzimy się na spotkaniu tutaj, które będzie miało troszeczkę inny charakter niż przyzwyczailiśmy was do tej pory. Chociaż nie wiem, czy może mówić o przyzwyczajeniu się, jak były po prostu 2 co spotkania. Co te spotkania dają? Ja już się przyzwyczaiłem. Nie będę komentował. Najważniejsze jest to, żeby według mnie otaczać się ludźmi, którzy mają podobne poglądy tak jak wy, mają podobny cel terapeutyczny, też na przykład są na początku albo w trakcie swojej drogi tworzenia jakiegoś biznesu terapeutycznego, więc fajnie takimi ludźmi się wspierać, ponieważ to tylko i wyłącznie może nakręcić nas na po prostu lepsze działanie, danie więcej z siebie, plus taką fajną wartością jest to, że można po prostu dostać i na przykład dać komuś terapię, czyli po prostu po tych spotkaniach ludzie wracają najczęściej w lepszej formie niż przyjechali. To się rzadko zdarzy, żeby ktoś wracał z lepszej kondycji z imprezy niż pojechał. Mogą sobie popraktykować. Też mi się wydaje, że fajnie się spotykać z ludźmi, którzy mają inny pogląd na terapię niż my, i zderzać się z tymi ludźmi i wymieniać się tymi poglądami. I kiedy spotyka się tak dużo osób i każdy jest zajawiony na to, żeby się rozwijać, no żeby się rozwijać, no. Bo głównie chodzi w życiu o to, żeby się rozwijać. Zwiększać świadomość, piąć się do góry, ewolucja. Nie wszyscy ludzie jakby... I spędzać razem fajnie czas. Tak. Albo to też jest, wiesz, element ewolucji może być, no nie? Że czasami jest tak, że po prostu to jest ciekawe, że na przykład bardzo dobre spotkanie z ludźmi może dać na przykład więcej niż dobra terapia. Oczywiście, że tak. Więc tutaj my chcemy w tym kierunku iść. To, co będzie wspólne w tym edycji, co było w we wcześniejszych, to są po prostu specjalne webinary, które są tylko i wyłącznie dla uczestników Neuroklubu. I tutaj w tej edycji też tych webinarów będzie 5 starannie przygotowanych, więc oczywiście warto być w Neuroklubie. Nawet jak ktoś na przykład nie lubi innych ludzi, no nie? Ale wtedy zakładam, że on nie jest w Neuroklubie, gdyż po prostu też nie jest pewnie terapeutą, fizjoterapeutą, masażystą, trenerem, gdyż taka praca polega na spotkaniu się z ludźmi, więc prawdopodobnie lubicie innych ludzi, ale jakbyście chcieli na przykład też coś fajnego mieć. Ale jak nie lubicie ludzi, to też mamy coś dla was. No tak, na przykład są takie rzeczy, że można po prostu odpalić sobie bardzo fajny, dobrze, starannie przygotowany webinar i ale tam człowiek sobie, nie będzie mówić. Ale nie widzisz, ale go, nie musisz mu dać ręki, przytulić się, nie musisz nic od siebie dać, powiedzieć, odezwać tak, się. Tak, dodatku jako, że to są webinary i tam dużo osób bierze naraz na żywo w tym udział, to jak ktoś w dodatku nie lubi innych ludzi, to może obejrzeć sobie później w archiwum. Na przykład tak. Bardzo na przykład rano włączyć go, kiedy nikt nie ogląda tego webinaru, jest mała szansa, że jakakolwiek konfrontacja tutaj się pojawi. Dla osób, które na przykład lubią jeszcze ludzi, to będą takie spotkania takie pomiędzy, tak? Czyli to nie spotkanie fizyczne, nie jest to webinar, ale widzimy się na przykład na grupie na Discordzie, gdzie będziemy spotkali się raz w formie na przykład takich mastermindów. W tym edycji mi się z Krzyszkiem udało zrobić kilka. Teraz chcemy po prostu co miesiąc właśnie taki mastermind robić. I też skupianie się na tym, co idzie do przodu, a co nie idzie do przodu. I jeżeli nie idzie do przodu, to dlaczego nie idzie do przodu? I wspólnie po prostu rozwiązujemy ten jakiś problem, który jest omawiany po prostu na Discordach. Tak, wielokrotnie była taka sytuacja, że na przykład ktoś stanął w miejscu i na przykład nie wiedział, jak ma to zrobić, czy ma to zrobić. No i na przykład rzucił taki temat na Discordzie i okazało się, że często to rozwiązanie jest proste, jest przed nami i ktoś nam mówi tych parę zdań i nagle dostaniemy olśnienia, że kurczę, no faktycznie, trzeba było tak zrobić. No to ten Discord jest właśnie tym miejscem, gdzie takie rzeczy się dzieją, gdzie te rozwiązania padają w trakcie godzinki. Poczekaj, ktoś do mnie dzwoni. W dodatku jest to prawda. Justyna do mnie dzwoni, ponieważ będzie odpowiedzialna za mentoring. Który będzie czymś, czego jeszcze nie było na Europie. Nie było. I będzie czymś, czego według mnie w tej ostatniej edycji trochę brakowało, ponieważ dotyczyło takiej wiedzy, jak tworzyć swoje social media. Justyna fajnie, bo tworzy kanał YouTube'owy, tworzy w ogóle swojego Instagrama, tworzy też jakby kampanie dla różnych firm dotyczących właśnie... Takich dużych. Pracuję w też dużej agencji PR-u, o której nie możemy mówić, bo jest ściśle to tajne. Niemniej... Dobra, ale...
Dodatkowo jeszcze to jest, myślę, że ekstremalnie duża wartość dla osób, które dołączają teraz do Neuroklubu. To jest olbrzymie archiwum treści, które tam już były na zasadzie webinarów, które przez 3 edycje były poprowadzone, Neurokaw, które były poprowadzone przez też 3 edycje, materiałów specjalnych dodatkowych. Myślę, że tam jest naprawdę dobre kilkadziesiąt, bym powiedział, że nawet pewnie 100 godzin treści, pewnie nawet więcej. Tam jest, myślę, że więcej. Bo był i zakres dietetyki, i treningu, i fizjoterapii, i neuroterapii, i wisceralny, i psychoenergetyczny, i w ogóle... No, i tworzenie i tworzenia treści własnych. Treści i tworzenia zdjęć, i tworzenia filmów. Bardzo dużo tego było już do tej pory. Neuroklub to jest też miejsce dla osób przedsiębiorczych dotyczące właśnie biznesu i tam też znajdziecie. W tej edycji będzie z nami również Sylwia Księgowa, która po prostu wprowadzi was w świat troszeczkę zawiłych tematów w 2020 Cudownego ładu. Tak, więc myślę, że będziecie czuli się bezpiecznie, wiedząc po prostu co, jak należy zrobić, otwierając na przykład swój biznes albo przechodząc na B2B, tudzież na przykład też będąc w nowej firmie i mogąc określić jakieś tutaj swoje preferencyjne zasady w związku z nową umową i kwestia dbania o siebie, dlatego że my wiemy, że będąc dobrym terapeutą, trzeba po prostu dbać o swoje zdrowie. Jak ktoś by chciał teraz mieć dużo lepszy efekt terapeutyczny niż jeszcze na przykład miesiąc temu, to warto byłoby na przykład zadbać bardzo mocno o swoje zdrowie. Takie tematy już się pojawiły i na pewno będą się pojawiały. No i oczywiście te nasze wspólne tematy społeczne, które się też dokładają, no po prostu budujemy sobie razem jedną fajną społeczność, która też się dokłada do tego, że się mentalnie czujemy z tym wszystkim lepiej. Więc jeżeli czujecie się tam przed takimi osobami troszeczkę, nie wiem, samotnymi w swojej okolicy, bo się okazuje, że mało osób chce aż tak kompleksowo patrzeć na pacjentów, albo nie chcecie... Mało osób ma w sobie ten dryg do rozwijania się, do poszerzania swojej wiedzy, do zadawania pytań w ogóle, bo wystarczają im odpowiedzi, które już są, no to to też jest miejsce dla ciebie. Skąd jesteśmy? Gdzie idziemy? W którym kierunku nasze życie powinno iść? To tam takie odpowiedzi może dostaniecie, nie wiadomo po prostu. Pewnie będziemy próbować podpowiedzieć z naszej perspektywy, w którą stronę warto uderzyć, aczkolwiek każdy będzie ją kreował sobie sam. Ale materiałów do tego będzie naprawdę mnóstwo, żeby się czymś zainspirować. Warto pamiętać, że Neuroklub, możliwość jakby wejścia do społeczności Neuroklubu odbywa się raz na pół roku, także jeżeli teraz nie zrobisz tego, no to kolejna możliwość będzie po prostu jesienią tego roku, więc troszeczkę będzie trzeba poczekać. Tym bardziej warto się zastanowić, czy warto zrobić to teraz, gdyż możesz być po prostu pół roku do przodu. A pół roku to bardzo dużo. Pół roku to dużo. Dużo można zrobić przez pół roku, jak już wiele półroczy nam pokazało. I jeżeli ktoś dotarł jeszcze do końcówki tego filmu, to mamy kod rabatowy 10%, jeżeli przegapiłeś pierwszy dzień, kiedy cena była najniższa. Chyba że oglądasz to pierwszego dnia, to cena jest najniższa. Jak brzmi kod rabatowy? Spontaniczna decyzja. Spontaniczna. On teraz jest ustalany. Na żywo. Spontaniczne 10. Dobra. Spontaniczne 10. Spontaniczne 10. Spontaniczne 10% dla ciebie na obniżenie po prostu wyjściowej ceny klubu, także. Ale jeżeli kupisz jeszcze dzisiaj, to dostaniesz w gratisie, nie tak, w tyle zakupach mangowych. To dostaniesz w gratisie tysiące, setki godzin materiałów, które na ciebie czekają na naszej nowej platformie. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamów w przeciągu 7 minut, to przyjdzie do ciebie ktoś. Listonosz. I da ci list. Z zawiadomieniem z Urzędu Skarbowego. I nie wiadomo, co w tym zawiadomieniu będzie. Dobra. Widzimy się w Neuroklubie. Trzymajcie się. Na razie.